Bogdan, teraz musisz pokazać zaraz na to pusty fotel, bo to będzie takie, że to jakiś śmieszne. Nie. Możemy zaczynać. Co się trochę wstydzisz? Troszeczkę. Siemanko, witają was. Bodzio i Szumi. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o zimie. Zrobimy tak jakby dogrywkę. Jeżeli nie widzieliście ostatniego odcinka, koniecznie wejdźcie, zobaczcie. Czy lepsza jest zima, czy lato? Dzisiaj kurwa gramy vloga, bo nam się nie chce iść nigdzie wkradać, ani nie chce nam się iść robić nocki. I od dzisiaj będą tylko wy też vlogi. Załatwcie sobie herbatkę i razem ją wypijemy. Pierwszą rzeczą, jaką nasuwa się na myśl, kiedy myślimy o zimie, jest to, że nikomu się nic nie chce. I jest taki depresyjny humor. Ja nie, na przykład... Wiecie, co jest pierwszą rzeczą? Nie, nie. Święta. Nie myłem się od soboty. Sobota, niedziela, poniedziałek. Włosy. Nic, wyglądasz jak nie mycie przez 3 dni. Dlatego, że nic nie robiłem. Siedziałem w łóżku i zgonowałem po ostatnim melanżu. Ja ogólnie jestem za tym, że zima jest lepsza, a Szum jest za tym, że lato jest lepsze. Ale słuchajcie, w ogóle to jest... Dobra. Miecie kiedyś coś takiego, że rozmawialiście kurwa z kamieniem? Patrz, nawet z głowy wygląda jak kamień, ten Credence z Harry'ego Pottera. Bogdan. Miło mi się z tobą dyskutuje dzisiaj. Od dzisiaj tylko takie rzeczy. Nigdzie nie wychodzę z domu. Nie, ej stary. A tak to musimy gdzieś wskakiwać po jakichś nocach. Nie, słuchajcie, wszyscy oglądają vlogi. Od dzisiaj tylko vlogi. Wracając do tematu. Ty lubisz atakować. Bo ty jesteś defensorem, bo ty sobie siedzisz i tak naprawdę dla ciebie nie ma znaczenia, czy jest zima, czy jest lato. Ważne, żebyś miał komputer. Okay. Ważne, żebyś miał komputer i żebyś mógł sobie grać w trochę tak. Owady. W zimie nie ma owadów. No. Osoba, która mieszka w Łupiance, powie, że Bodzio ma rację. W lecie po prostu, jak chcesz, żeby było bez owadów, to wystarczy, że zasłonisz zasłonę, albo inna sprawa. No, zasłonisz zasłonę? To, że jesteś na tyle leniwy, żeby podejść do przyczka i go wyłączyć? Chcesz mieć otwarte okno, żeby się wietrzyło, a czasami chcesz jeszcze przy świetle coś porobić. No dobra, no to... a w zimie... Nie ma owadów! No, ale dobra, ale popatrz! W lecie możesz otworzyć okno i... w lecie masz szansę otworzyć to okno. Rozumiesz? W zimie nie masz szansy, bo wiesz co robisz? Bo otwierasz okno i ładujesz się pod kocyk i kołderkę i ci jest fajnie, bo jest... Na polu jest zimno, a w tobie jest tak ciepło. Dobra, Bogdan, jak ty, nie wiem, gdzie ty mieszkasz? Na Syberii chyba, że ty... Nie wiem. Nie, dobra, słuchajcie, no. Powiem wam tak. Nie ma... owady. Okej, okay, są owady. Ile osób w zimie umiera z zimna, a ile osób w lecie umiera z ciepła? Przez malarię i w ogóle. Nie, tutaj mamy, jesteśmy w Polsce, Polska jest Polska. Ale jest ciepło, gniją ci jakieś rzeczy, komputer się przegrzewa. W lecie ci się przegrzewa komputer, a w zimie ci nie przegrzewa. Jak ty w domu masz taką samą temperaturę, może 10 stopni większą. Max, no nie, przecież tak, to dlaczego w zimie czasami zakładam bluzę, jak mi jest zimno, a w lecie płacę się i ustawiam wiatrak? W moim domu... Zima nie przychodzi wtedy, kiedy jest potrzebna. Lato jest zawsze w lecie. Nie ma czegoś takiego, że lato się spóźniło, albo lato... Miałeś kiedyś taki problem? Zima jest problematyczna. Zima? Ale ty naprawdę myślisz, że zima jest lepsza. Powiedz swój jedyny argument, tak naprawdę, bo ty zostajesz skrzywdzony przez życie. Alergia. W lecie nie ma szans, żeby se żyć. Leżysz, zatkany nos, stajesz, zatkany nos, siedzisz, zatkany nos, łzy ci lecą, dusisz się, nie. A w zimie? Jest smog, a ja sobie... No, mam pełną piersią. A ja tego nie mam. A ja idę sobie pograć z chłopakami w piłkę, wypiję sobie piwo i... Oddalej. Zmieniamy się na tylko vlog, gość. Ja wam powiem tak, w zimie... Bardzo mocno brak jest nam witaminy D. Chce ci się więcej spać. Masz depresję, nie chce ci się nic więcej robić, ale to dla ciebie jest na plus, bo ty i tak nic nie robisz. Ty byś tylko grał na komputerze. Paradoks tego, że nie wierzę, że żyję. W zimie? Nie wyobrażam sobie, że kiedyś w moim życiu była taka pogoda, że ja wychodziłem w krótkim rękawku i w krótkich spodenkach. Czy my w ogóle żyjemy? W lecie naprawdę jest więcej zachorowań, jest więcej depresji, ludzi z depresją. W zimie mniej ci się chce robić. W zimie jak idziesz do klubu, no to masz... A w lecie jest więcej potu i smrodu. No i dobrze, i przynajmniej naturalizm jest. Ale w zimie też chorują nauczyciele i masz wolne wtedy. Wiesz co, nie, Bogdan, ale co to... Ja chcę się uczyć, ja chcę, żeby mój nauczyciel był... Szczerze, mi się nie podoba w ogóle to, że okej, okay, ja mam gorzej, ale niech inny ma gorzej. Ja mogę zachorować w zimie, ale nauczyciel też zachoruje. Ja chcę tak. Bogdan, słuchaj, nie udawajmy, że tutaj nie masz racji. Mam rację. Nie, dokładnie. Jak chcesz zaimponować jakiejś dziewczynie, musisz mieć dobre buty, wiesz, zimowe, jeansy jakieś dłuższe, musisz mieć t-shirt, sweter i kurtkę. Ty tego nie zrozumiesz, bo ty się ubierasz jak bezdomny i tutaj poproszę naszego montażystę, żeby wrzucił wszystkie wstawki, w których ty wyglądasz jak bezdomny. A teraz tak. A w lecie krótkie gadki, hawajskie,
skarpeteczki, stópki, bucik, t-shircik i gościu opina ci bicek i chodzisz se tym. No i chodzisz se, wchodzisz do autobusu, minuta, jesteś spocony. I wiesz co ci powiem? Każdy się poci. Ty się pocisz, twoja no, stara super, się poci, ale no... się poce. W lecie możesz uprawiać 1000 różnych sportów. Lubię zimowe sporty, ale są mocno ograniczone. Masz hale sportowe. Bogdan, hale sportowe kosztują. Tyle samo prawie za normalne boisko, jakbyś chciał. Tak? Nie, orliki są za darmo, idioto. No to orliki, no czyli mówimy tu o sportach piłka nożna i koszykówka, tak? Idziesz biegać, w zimie możesz iść biegać, ale jest dużo mniej komfortowo. Biegałem w zimie, a nie w lecie, wiesz dlaczego? Bo nie masz pyłków, nie masz pyłków, bo nie masz pyłków. Nie, próbuj, nie, nie biegałem, biegałem w lecie, jak się dusiłem. Dążysz do tego, żeby ci było ciepło, stary. A w lecie dążysz do tego, żeby ci było chłodno. Szczerze, uwielbiam w lecie się smażyć, rozumiesz? Siedzieć, pocić się i robisz. Jedźmy może dalej. Zima wygrała. Zgadzamy się? Tak, ale wyobraź sobie, co by było, gdyby była gwiazdka w lecie, albo gdyby były święta w lecie. To wtedy już zima by nie miała w ogóle podjazdu. Rozumiesz? Jest, dobra. Jest taka jedna rzecz, o której każdy myśli... Sylwester. Zbliża się Sylwester. Mieliśmy tutaj dużo takich konwersacji, gdzie się wybrać, co robić. Czasami, gdy jest taka presja na jakąś imprezę czy tam zabawę, to wtedy o wiele gorzej się spędza ten wieczór. Wy w tym momencie możecie przewinąć gdzieś dalej, bo wy nie macie znajomych i wy siedzicie, oglądacie wszystko w ogóle. Dobra, jak coś za dużo cisnę, to masz... Nie, no bo oni tak lubią. Każdy lubi co innego. Myśląc, że to jest ta jego jedyna impreza, taka najważniejsza impreza, no, roku, jest. Każdy chce zrobić ją pod siebie i każdy w tej ekipie, i często jest tak, że te ekipy się rozdzielają i tak naprawdę po Sylwestrze jest, sobie tak mówisz, a... Rada nasza na tego Sylwestra. Na ludzie... Siądźcie przed komputerem, oglądajcie każdy odcinek Wszystko Vloga 3 razy. No, to jest fajne. Kto oczekuje, ten się sam oszukuje. My zrobimy zwariowane rzeczy, ale czasem vloga też chcemy nagrać, nie? To wszystko na dziś. Żegnałem się z państwem. Bodzio. Bodzio? To jest Szumi. Tak, nie zapominajcie, bo jest przypał, jak do nas podchodzicie i mówicie na przykład: ej, Szumi, Szumi, słuchaj! I my sobie to tylko Szumi mówią, o mnie to nikt nie pamięta. Cześć! Taka dzisiaj rada na święta i niech lepiej każdy o niej dobrze pamięta, bo z rodziną i z naszymi kochanymi mamami zawsze się święta spędza niż z alkoholem i głupimi kolegami.